Cześć, witajcie na kanale Testy i Recenzje. Dzisiaj przetestujemy najnowszy FM transmitter od firmy Navitel, model BHF07 Pro. Zapraszam. Dla kogo ten gadżet? Dla tych, którzy mają starsze autko, które nie posiada wbudowanego systemu głośno-mówiącego, jakiegoś car audio, które nie obsługuje MP3-ek, nie ma Bluetootha. Ten model będzie, wydaje mi się, że w sam raz. Tak wygląda to urządzonko. Jest już zamocowane w kratce wentylacyjnej. Druga opcja montażu to właśnie taka podstawa z naklejką do przyklejenia gdzieś na desce rozdzielczej lub w moim przypadku na przykład w tym miejscu. A od góry jeszcze jest slot na karty pamięci microSD do 64 GB. Natomiast całe urządzonko wygląda tak. Mamy zmienne tryby podświetlenia, które najlepiej widać w nocy. Możemy całkowicie wyłączyć sobie światełko i taki bajer. Tym przyciskiem sobie odbieramy połączenia, zakańczamy połączenia. Tak, możemy sobie wybrać tym przyciskiem ostatnie połączenie i możemy wywołać dzwonienie. Ostatnie połączenie. Wciskając ten przycisk, z automatu nam wybiera ostatnie połączenie w telefonie. Możemy sobie piosenkę zatrzymać i tu przyciski poniżej funkcyjne, takie jak piosenka wstecz, wcześniejsza, przełączyć kolejny utwór i tu wybór FM. Na górze 11,3 to nam podaje napięcie akumulatora, częstotliwość 108. Taką samą częstotliwość musimy sobie ustawić w naszym radyjku. Odtwarza MP3, WMA, wavy i flaki. No i co? Tu mamy maksymalną moc 68 dB chyba. Częstotliwość w radiu sobie ustawiamy na te 108. W naszym urządzeniu też jest 108. Jak to mają zazwyczaj te urządzenia? Generuje to jakiś szum. Na pewno generuje. Im głośniej podgłośnimy, to mamy większy szum. Ale podczas odtwarzania muzyki tego nie słychać. Działa to bez problemu zarówno na YouTube, Spotify czy wielu innych takich serwisach muzycznych. Możemy zastopować, przełączyć kolejną piosenkę. Oczywiście reklama. Możemy zatrzymać. Tak, zatrzymaliśmy. Wznawiamy tę reklamę. Możemy nawet pominąć reklamę. Tak, wciskając drugi raz tutaj ten przycisk, pomijamy reklamę na YouTubie. Ładowarka do gniazdka zapalniczki z dwoma wejściami. Port szybkiego ładowania USB typu C, Power Delivery, o mocy 30 W i ten mniejszy USB. Tu mamy też 3.0, ale to jest USB typu A o mocy 18 W. Także tak to działa. Możemy rozmawiać telefonicznie. No właśnie miałam do ciebie dzwonić. Ja właśnie testuję rozmowę przez system głośnomówiący w samochodzie. Dobrze mnie słychać? No dobrze. No. Także jak słyszycie, słychać całkiem poprawnie. Na miesiąc październik 2024 za ten sprzęt trzeba zapłacić 129 zł. Jak się podobał ten film, to wiadomo, łapeczka w górę, komentarze, no i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!